Buongiorno Bologna. Przyklejony do parku della Montagnola dworzec autobusowy to początek przygody ze street art Bologna. Przed schodami do parku ustawiono fontannę, z której próbuje wyskoczyć nimfa, wzywana przez ukochanego, który przysłał jej konia, aby szybko dotarła do celu. Ale zła ośmiornica oplotła jej nogi i nie puszcza, a ukochany czeka. Cel jest oddalony o paręset metrów i zanim nimfa i koń wyrwą się z macek ośmiornicy, idąc Via della Independenza do dużego placu Piazza Maggiore, dowiemy się, z kim miała spotkać się nimfa. Ani upał, ani deszcz nie przeszkodzą w wędrówce. Bologna, miasto arkad, ma ich 62 km. Zaczęło się od narzekań pań, że ich mieszkania są za małe. Trzeba było wysunąć pierwsze piętro o parę metrów nad parter, aby pomieścić dodatkowe szafy. I tak zaczęły tworzyć się arkady, rywalizujące o miano najszerszej, najwyższej, najdłuższej, najładniejszej. Oto mapa arkad w centrum miasta. W tym golasie zakochała się nasza nimfa. Dwór króla mórz otoczony jest straganami z wynajętymi emigrantami, więc Neptun musiał wejść na cokół, aby wyeksponować swój majestat. Otoczył się wrednymi cherubinami, które znęcają się nad wodnymi stworzeniami, wyciskając z nich ostatnie soki. Pod spodem czuwają nimfy, zmienniczki, na wypadek, gdyby ulubienicy Neptuna spod dworca coś przeszkodziło w randce. Każda z nimf tryska zdrowiem, wodą i seksem. Ciekawe, czy pojawienie się ośmiornicy to sprawa mafii. Przyjrzyjcie się Neptunowi, gdy czuje boską moc. A kandydatek na nimfy nie brakuje. Dzisiaj na placu zabawie przygląda się papież Grzegorz XIII, udając patrona miasta świętego Petroniusza. A dlaczego, to sobie wygooglujcie. Pod jedną ze słynnych bolońskich wież imprezują studenci. W średniowieczu, tak zwanych wież obronnych, gdzie chowano się, trzymano kosztowności i dokumenty, było około 100. Do dzisiaj przetrwało około 20. W tym ta najwyższa i najkrzywsza, wpisując się na listę atrakcji Bolonii. Bolonię upodobali sobie terroryści, ale o tym w następnym pliku.